What's your name? Nazwisko? Stanley. Stanley Laurel. Say sir, when you A gdzie pan? Now what's your name? Sir Stanley. Pan Laurel. Stanley Laurel. What's your name? Nazwisko? Oliver Norwell Hardy. Pan. Laurel and Flip Hardy. I Flap. Laurel, Laurel i Hardy. Hardy. Dick, Dick und Doof. Und Doof. Flip i Flap. Prawdziwa historia. Stan Laurel na początku lat 60. Mieszka z żoną Idą w Santa Monica w Kalifornii. Jest na emeryturze. Przez 30 lat tworzył duet ze swoim najlepszym kumplem Oliverem Hardym. Słynny komik nie ma kompleksu gwiazdy. Jego numer jest w książce telefonicznej. Zadzwoniłem i spytałem, czy to Stan Laurel. Odparł, że tak. I spytał, jak się nazywam. Chuck McCann. Czy twoja mama wie, że dzwonisz? Gdzie jesteś? Odparłem, że w Nowym Jorku. Krzyknął, o Boże. Wtedy minuta kosztowała 25 centów. Powiedział, że muszę przyznać się mamie. What do you think of it? Co myślisz? Very nice. Miło, krótko i na temat. And right to the point. Filmy z Flipem i Flapem pokazywała także telewizja. Stan odbiera mnóstwo listów od fanów z całego świata. I na wszystkie odpowiada osobiście. Było mnóstwo zabawy, to prawda. Pamiętasz, jaki byłem głupi? Teraz jest już lepiej. Miło mi to słyszeć. Stan Laurel może być dumny ze swojej kariery. Razem z partnerem nakręcili 106 komedii. Flip i Flap to najsłynniejszy i najpopularniejszy komediowy duet na świecie. Masz jakichś krewnych? Gdzie się urodziłeś? I don't know. Nie wiem. Jak można nie wiedzieć? Byłem za mały, żeby to zapamiętać. Cambria w północno-zachodniej Anglii. Stan Laurel urodził się w sennym miasteczku Alverston 16 czerwca 1890 roku jako Arthur Stanley Jefferson. W tym domu. Tutaj spędził wczesne dzieciństwo. Jego ojciec pracował w show biznesie. Był komikiem. Ale kiedy urodził się Stan, kierował teatrami w całym kraju. Żoną Artura Jeffersona, zwanego AJ-em i matką Stanleya, była Madge. Aktorka. Co ja mam z tym wspólnego? Co ty masz? Nie chcę się w to mieszać. Muszę dbać o swoją karierę. Ta kariera zaczęła się bardzo wcześnie.
Jako dziewięciolatek występował w domu. Przez kolejnych kilka lat w tajemnicy pisał skecze. Stan pierwszy raz wystąpił na scenie w Glasgow w wieku 16 lat. Bez wiedzy ojca pojawił się w teatrze jego rywala. Ukradł ojcu garnitur, obciął nogawki i wystąpił. Nie wiedział, że ojciec to widział. Wrócił do domu bardzo z siebie zadowolony. Wszystko poszło świetnie. Ojciec zawołał go i zaproponował szklaneczkę whisky. Tak to było. Ojciec uznał go za aktora. W wieku 19 lat Stana odkrył Fred Karno, znany producent teatralny. W 1910 Stan pojechał w trasę z jedną z jego trup wodewilowych przez całe Stany Zjednoczone. W końcu używasz mojego mózgu. Georgia na południowym wschodzie USA. Oliver Hardy urodził się w miasteczku Harlem 18 stycznia 1892 roku. Jego ojciec, Oliver Hardy senior, zmarł wkrótce po jego narodzinach. Matka Emily wychowywała dzieci sama. Potem została kierowniczką hotelu. Oli lubił naśladować ludzi, obserwował ich w hotelu. Bawił tym rodzinę. Uwielbiali to. Znam się na ludziach, jestem z tego dumny. Naprawdę? W wieku 15 lat Oliver ważył już 109 kilo. Mimo tuszy był wysportowany i wyjątkowo uzdolniony. Przez krótki czas studiował w konserwatorium. Ale w wieku 18 lat zafascynował go film. Dostał pracę w pierwszym kinie w mieście jako goniec. Potem był bileterem i operatorem projektora. A w końcu asystentem kierownika. Zwykle oglądał krótkometrażowe komedie wyświetlane seriami. Przyglądał się aktorom i twierdził, że byłby od nich lepszy. Oliver Hardy postanowił zostać aktorem. Pojechał do Jacksonville na Florydzie, stolicy amerykańskiego kina, na długo przed Hollywoodem. Jest pani z południa? Tak. Niech mnie kule. Ja też. Tak? Do stu kartaczy, ja też. Z południa czego? Londynu. W 1913 Stan opuścił południe Anglii, by drugi raz odwiedzić Amerykę z trupą teatralną Karno. Na pokładzie był inny, wschodzący brytyjski komik, Charlie Chaplin, gwiazda wodewilu. Chaplin i Laurel zostali przyjaciółmi. Stan był sobowtórem Charlie'ego. Tak dobrym, że trudno go było odróżnić od oryginału. Amerykańskie kino błyskawicznie odkryło Chaplina. Opuścił wodewil, jego miejsce zajął Stan. Został w Ameryce i założył własną trupę. Keystone Trio. Chciał zmienić nazwisko. Jefferson brzmiało zbyt poważnie. Poza tym składało się z 13 liter. Pech? Było też za długie na plakaty, zwłaszcza kinowe, a tam właśnie chciał trafić. Jego dziewczyna znalazła w książce rysunek rzymskiego wodza z laurowym wieńcem na głowie. Pomyślała, że to świetny pseudonim sceniczny. Stan Wawrzyn. Czyli Stan Laurel. Narodził się Stan Laurel. Wkrótce potem odkryło go kino. Kręcił komedie w różnych wytwórniach. Ale wciąż nie był gwiazdą. Podobnie jak Oliver Hardy. When Ollie started in films,
Oli nie zaczynał od ról komediowych. Zwykle grał złoczyńców. Miał wąsy i ścigał dziewczyny. Przepraszam za lokaja. Jest równie głupi jak gruby. Ale Oliver Hardy był wszechstronnym aktorem. Nie myślałem o tym. Przepraszam, że cię zraniłem. Nie chciałem. Wszystko w porządku. To już przeszłość. Przeszłością było też pierwsze małżeństwo Olivera z pianistką Madeline Saloshin. Pobrali się w 1913. To ona się z nim rozwiodła. Ale jego kariera trwała. Hardy jako kobieta na plakacie. Występował pod przydomkiem Babe Hardy. W wywiadzie z 1950 wyjaśnił, skąd to przezwisko. To było wiele lat temu, kiedy pierwszy raz chciałem się ogolić. Golarz wziął ode mnie 10 centów, posypał mnie talkiem i powiedział: dobrze, mały, gotowe. W 1921 Babe wystąpił w filmie Szczęśliwy pies. Miał ścigać odtwórcę głównej roli, Stana Laurela. Pierwszy wspólny występ Stana Laurela i Olivera Hardego. Przypadkowe spotkanie. Ponownie spotkają się dopiero za wiele lat. To poniesie mnie ku większym przedsięwzięciom. Los Angeles, wczesne lata 20. Powstaje coraz więcej wytwórni filmowych. Sławy sprzed i zza kamery mieszkają w ekskluzywnej części miasta, zwanej Beverly Hills. Ale nie Stan Laurel, jeszcze nie. Stan miał problem. Była nim May Charlotte Dahlberg. Australijka towarzyszyła mu od lat, na scenie i w życiu prywatnym. May Dahlberg była zazdrosna o sukces kinowy Stana oraz o inne kobiety. Dręczyła go, by z nim grać. To powodowało napięcia w ich związku. Stan topił kłopoty w alkoholu. Nie można było tego ugryźć przed producentami. Rób tak, jak ja. Nie mówię żonie, co robię. Każdy mężczyzna powinien być królem we własnym zamku. Oliver Hardy też miał kłopoty z alkoholem. Ale to nie on pił. Lecz jego druga żona, aktorka Myrtle Lee Reeves. Hardy także mieszkał i pracował w Los Angeles. Często występował z komikiem Larrym Simonem, wielką gwiazdą. Babe był jego niecnym wrogiem. Hardy należał do słynnego klubu golfowego Lakeside w Hollywoodzie. Grał prawie codziennie, po wyjściu ze studia. Uciekał przed problemami w małżeństwie na pole golfowe i konne wyścigi. Był też hazardzistą. Przegrał mnóstwo pieniędzy. Kiedy Hal Roach zaproponował mu tygodniową pensję i kontrakt, był mu bardzo wdzięczny. Na początku lat 20. Hal Roach był znanym producentem. Przeniósł studio do Culver City, niedaleko Hollywood. Od 1919 do 1960 to była stolica komedii. Nazywali ją Radochą. Roach specjalizował się w komediach. Pierwszy sukces przyniosła mu seria Klan Urwisów. Pracownicy uwielbiali miłą, rodzinną atmosferę. Aktorka Phyllis Coates, później znana z serii Superman, na początku kariery pracowała dla Roacha.
Oh, we had a lot of fun. Everybody liked Hal Roach. Było wesoło. Wszyscy lubili Hala Roacha. To była mała wytwórnia. Wszyscy się znali. Nikt nie pozował na wielką gwiazdę. Hal Roach zatrudnił także Stana. Dostrzegł jego talent pisarski i w 1925 zawarli kontrakt. Stan nie był aktorem, lecz reżyserem i twórcą gagów. Filmowa kariera Stana nie rozwijała się najlepiej. Propozycja Roacha pozwalała Stanowi już w separacji z May na pracę za kulisami. Odniósł sukces. Pisał scenariusze komedii i był reżyserem. Jednym z aktorów był Hardy, który porzucił przydomek Babe i wymagał, by nazywano go Oliver. W 1926 Hardy miał zagrać w filmie reżyserowanym przez Stana, ale krótko przed zdjęciami miał wypadek. Babe uwielbiał jeść i gotować. Któregoś dnia smażył jagnięcinę. Patelnia wypadła mu z rąk, gorący tłuszcz uparzył mu prawe ramię. Cierpiał tak strasznie, że skakał po kuchni jak w swoich gagach. Potem się przewrócił i uszkodził sobie nogę. O wypadku pisały gazety. Hardy mógł zapomnieć o filmie. Roach musiał znaleźć zastępstwo. Przekonał Stana, by stanął przed kamerą, przejmując rolę Hardiego. Kiedy skończyli, Roach uznał, że wyszło zabawnie. Wszystko było nie tak. Postanowił spróbować jeszcze raz. Powtarzali to kilka razy. Stan wrócił do branży jako aktor. Występował w filmach, czasem z Hardim, który już wyzdrowiał. Hal Roach postanowił zrobić z nich komediowy duet. Flipa i Flapa. Nie doszłoby do tego, gdyby nie wypadek Hardiego z jagnięciną. Dziękuję. Nie ma o czym mówić. Już nigdy nie spuszczę cię z oczu. Dziękuję. Narodził się duet Flip i Flap. Początkowo trudno było wybrać stroje, ale szybko stworzyli własny styl. Flap w obcisłej marynarce, Flip w za dużej. No i oczywiście meloniki. Meloniki stały się ich znakiem firmowym. Świetnie nadawały się do gagów. Do strojów szybko dołączyły wyraźne osobowości sceniczne Flipa i Flapa. Przede wszystkim byli dobrymi ludźmi, pomagali sobie nawzajem, tworzyli zespół. Mieli w sobie dziecinną niewinność, nieosiągalną dla innych komików, wtedy i dziś. Ty zacząłeś. Nie, ty. Ty. Nie. Na pewno ty. Nie. Ależ tak. Cokolwiek się działo, Flap znosił to ze stoickim spokojem. Oglądając ich, człowiek im współczuje. To mili, dobrzy ludzie. Każdy chciałby się z nimi zaprzyjaźnić. Również gwiazda kina Jerry Lewis. Miałem z 5 lat. I od razu wiedziałem, że są moimi przyjaciółmi. Flip i Flap szybko zdobyli przyjaciół na całym świecie. Stan Laurel cieszył się z sukcesu, podobnie Oliver Hardy. Ale kiedy Hardy zmagał się z alkoholizmem żony, Stan znowu się zakochał w aktorce Lois Nielsen. Kilka miesięcy później wzięli ślub. W 1928 urodziła im się córka, też Lois. Wszystko było doskonale, w życiu prywatnym i zawodowym. Filmy Flipa i Flapa biły rekordy popularności.
Hal Roach zrobił z nich serię. Tworzyli nowe komediowe rekwizyty i rozwiązania, do dziś wykorzystywane przez komików. Chociażby wolny zapłon. Ofiara wypadku ma czas, by przetrawić to, co ją spotkało. I dopiero wtedy reaguje. Kiedy coś spotykało Hardiego, robił określoną minę. To spojrzenie w kamerę, nie do przebicia nawet dzisiaj. Inny firmowy znak Flapa, słynne machanie krawatem. Stan też miał dobre pomysły, na przykład dwukrotne spojrzenie. Patrzył na coś dwa razy, by to zrozumieć. Inny znak firmowy, mina i drapanie się po głowie. Lois, córka Stana, zna to z dzieciństwa. Teraz mieszka pod Los Angeles. Nie lubi udzielać wywiadów, ale dla nas zrobiła wyjątek. Mówi o dzieciństwie, o reakcjach jej kolegów na słynnego ojca. Zanim wyszli, wszyscy prosili, by podrapał się po głowie. Nie cierpiał tego, ale to robił, by sprawić im przyjemność. Cena sławy. Z filmami o Flipie i Flapie wszyscy mogli się identyfikować. Dzieci i dorośli, bez różnicy. Tworząc ten duet, Hal Roach stworzył płynny dynamit. Co za wybuchowa mieszanka dla widzów. Flip i Flap byli nierozłączni. Żeby było dobrze, zawsze muszę robić to sam. Humor Flipa i Flapa sprawdzał się na całym świecie. Wtedy i teraz. Wcale nie jest przestarzały. Młodzi ludzie, dzieci uwielbiają Lorela i Hardiego, ponieważ kochają klaunów. I tak będzie zawsze. Nigdy nie odejdą do lamusa. Komedia nie ma ograniczeń czasowych. Jeśli jest zabawna, będzie bawić nawet 25 lat później. A jeśli nie, nikt i tak nie będzie się śmiał. Na ekranie Stan rozśmieszał, ale w życiu prywatnym było inaczej. Mózgiem ich duetu nie był Ollie, lecz on. Tworzył tę postać wiele lat, ale poza planem był jej całkowitym przeciwieństwem. W prawdziwym życiu Stan nie był łamagą. To on był siłą napędową duetu. Nie tylko tworzył gagi i grał, lecz także nadzorował reżyserów. Hardy lubił grać swoją postać, ale w przeciwieństwie do Stana uważał się za aktora. Po zakończeniu zdjęć Babe znikał. Grał w golfa, oglądał konne wyścigi. Nie obchodziła go reszta filmowej kuchni. My, biznesmeni, musimy czasem odpocząć. Zdecydowanie. Chcesz odpocząć? Pozmywaj naczynia. Jak to? A koledzy? Nie wtrącaj się. Stan był pracocholikiem. Po zdjęciach szedł do montażowni albo kabiny projekcyjnej i sprawdzał efekty całego dnia pracy. Pewien mężczyzna, wchodząc do kabiny projekcyjnej w studiu Hala Roacha, usłyszał dziki śmiech.
Ujrzał Stana Laurela, który trzymał się krzesła i zaśmiewał do rozpuku. Okazało się, że oglądał sekwencję z Oliverem Hardym. Stan odwrócił się do gościa i powiedział: on jest naprawdę śmieszny. Zaczynam myśleć, że masz rację. Oczywiście. Nie jestem taki głupi, jak ty wyglądasz. Pewnie. Każdy, kto... Jak to taki głupi, jak ja wyglądam? Babe Hardy był jednym z najbardziej intuicyjnych i zabawnych aktorów świata. Jego komediowy geniusz nie ma sobie równych i świetnie dopełnia nieporadność Stana. To działało na ekranie. Babe Hardy był całkowicie wiarygodny. Racja. Wszyscy go kochali. Córka Stana znała Hardiego pod przezwiskiem. Wujek Babe. Był dla mnie jak wujek. Nie miał dzieci. Tak go nazywałam. That's what I knew him, you know, as. Ale Lois zmieniła zdanie o wujku Babe, kiedy podrosła i obejrzała film z Flipem i Flapem. Zrozumiałam, że wciąż dręczył mojego ojca i wtedy przestałam go lubić. Stan wpadł na pewien pomysł. Nakręcił film specjalnie dla Lois. W końcu pokonuje Olivera Hardiego. Ściga go i wreszcie się na nim mści. Wtedy się uspokoiłam. Wiedziałam już, że mój tata umie o siebie zadbać. Stan i Oli często spotykali się prywatnie. Byli więcej niż kolegami. Jedli razem, grali w golfa, jeździli na ryby. Ale nie byli jeszcze najlepszymi przyjaciółmi. Ludzie myślą, że byli przyjaciółmi od początku. To nieprawda. Byli raczej znajomymi, kolegami. Zawodowo pokonali właśnie pewną przeszkodę – wprowadzenie filmów dźwiękowych. Wiele gwiazd kinaniemego zniknęło, ale Flip i Flap się dostosowali. Zimny drink? Wspaniale. Wprowadzi mnie w nastrój. Odzywali się jednak tylko, kiedy to było konieczne. Pozostali wierni sztuce mówienia ciałem. Do filmów dodano muzykę. Laurel i Hardy stworzyli swoją niezapomnianą melodyjkę. Pieśń kukułki. Była niesamowita. Poza wersjami angielskojęzycznymi, producent Hal Roach tworzył wersje obcojęzyczne. Ale postprodukcyjny synchron wciąż był technicznie niemożliwy. Kręcono więc wersje po angielsku, hiszpańsku, francusku i niemiecku. Sie werden uns nie erkennen. Es ist das erste Mal, dass du eine gute Idee hast. Ja, eine praktische Idee. Proces był skomplikowany, ale szybko powstały możliwości podkładania dubbingu. Oto dubbingowana francuska wersja zwiastuna MGM, uważana za zaginioną. Oh. Qu'est-ce que tu regardes là-dedans? Mais voyons, je regarde les étoiles. W 1932 Laurela i Hardiego spotkał wyjątkowy zaszczyt. Na tych schodach. Kręcono tu jeden z ich najlepszych filmów. The Music Box, który otrzymał Oscara. Oh!
Uszczęśliwieni Oscarem, Stan i Oli zrobili sobie przerwę. Wytwórnia Roacha dała im 2-miesięczny urlop. Chcieli razem pojechać do Anglii. Popłynęli luksusowym liniowcem. Southampton. W porcie nie mogli uwierzyć własnym uszom. Kościelne dzwony grały pieśń kukułki. Byli wzruszeni. Czekał na nich tłum ludzi. Stan powiedział, że zastanawiał się, kogo witają. A witali ich. Nie wiedzieli, że ich filmy są tak uwielbiane i że tak wielu ludzi chce ich poznać. Gdziekolwiek się pojawili, byli entuzjastycznie witani przez fanów. Pojechali do Francji, gdzie przyjęto ich jak głowy państw. Ale co czekało ich w domu? W Ameryce Stan miał problemy z Halem Roachem. Hala interesowały filmy fabularne. To ich chciały kina i dystrybutorzy. Mieli dość formy krótkometrażowej, a Stan uważał, że jest najlepsza dla ich komedii. Cwany Roach znalazł sposób. Podpisał z Laurelem i Hardim oddzielne kontrakty na różne okresy. To dawało mu przewagę. Gdyby jeden nie spełnił wymagań, Hal mógł zagrozić rozdzieleniem duetu, zmusić ich do pracy w pojedynkę lub stworzyć inny duet. Roach wielokrotnie tym groził, ale mimo sporów Laurel i Hardy wciąż dla niego pracowali. W tym czasie stworzyli typowy dla siebie styl komedii. Oko za oko. Zrobię ci to, co ty mnie. Laurel i Hardy byli gwiazdami. Babe zarabiał około 100 tysięcy rocznie. Stan około 140, ponieważ pisał scenariusze. Ich zarobki były porównywalne z garżą obecnych supergwiazd. Ale Babe wciąż grał i przegrywał mnóstwo pieniędzy na wyścigach. Miał też wiele niezapłaconych podatków. Stana coraz częściej widywano w jego ulubionym barze. Pił więcej niż powinien. Stan pił przez śmierć synka. Urodziło mu się drugie dziecko, ale żyło tylko 9 dni. To sprawiło, że pił coraz więcej. Związek z Lois zaczął się psuć. W przeciwieństwie do swojej filmowej postaci, prawdziwy Stan nie bał się kobiet. Właściwie za nimi przepadał. Lubił moją matkę, dopóki go nie rzuciła. Mówiła, że był kobieciarzem. Spytałam go, kto to taki. Odparł, że to człowiek, który robi różne rzeczy, dopóki nie odkryje, czego chce naprawdę. Kobieciarz miał wiele romansów. Lois rozwiodła się z nim w 1935. Ale Stan szybko zakochał się ponownie i znowu chciał się ożenić. Pierwszą żonę poślubił raz, drugą dwa razy, trzecią trzy, a czwartą i ostatnią raz. Stan brał ślub 7 razy z 4 kobietami. Oli także lubił kobiety. W 1937 rozstał się z drugą żoną, Myrtle. Kilka lat później zakochał się w sekretarce planu, Lucille Jones. Poślubił ją w 1940. Byli szczęśliwi. You're in love. Zakochałeś się. In what? Co? In love. Zakochałeś. L-U-G-H. Love. Am I? Ja? You certainly are. Na pewno. How can you tell? It's easy. Skąd wiesz? Look at the silly, masz głupkowaty wyraz twarzy. Sam zobacz. Laurel i Hardy kręcili kolejne filmy.
ale za kulisami narastał spór Stana z Roachem. Głównie o filmowe wątki i romanse Stana, które robiły złe wrażenie. W końcu producent go zwolnił. Roach kręcił filmy z Hardim. W Zenobi Oliver grał z Harrym Langdonem. Film okazał się klapą. Roach próbował stworzyć duet komediowy z Olivera Hardiego i Harry'ego Langdona, ale się nie udało. Musiał odzyskać Stana Laurela. Na szczęście doszli do porozumienia. Ale ich relacje zostały nadszarpnięte. Nakręcili tylko dwa nowe filmy. W 1940 współpraca dobiegła końca. Laurel i Hardy na zawsze opuścili wytwórnię Roacha. Postanowili spróbować szczęścia na scenie. Flip i Flap wyruszyli w 12-tygodniową trasę po Stanach. Oto pierwsze kolorowe nagranie ich występu. Flip i Flap byli główną atrakcją. Kiedy w Europie trwała wojna, Laurel i Hardy wyjeżdżali w trasy z innymi gwiazdami, by bawić amerykańskich i brytyjskich żołnierzy na Karaibach oraz w ramach tzw. hollywoodzkiej karawany zwycięstwa. Na zlecenie Departamentu Rolnictwa nakręcili film instruktażowy. Pokazywali, co zawiera drewno. W czasie wojny należało oszczędzać zasoby. Po rozstaniu z Roachem musieli czekać na prawdziwe oferty filmowe. I wtedy skontaktowała się z nimi słynna wytwórnia 20th Century Fox. Flip i Flap znowu mogli kręcić komedię. Kiepsko. Ale w czasie burzy każdy port jest dobry. Jakość scenariuszy od Foxa była żałosna. Poza tym szefowie wytwórni wtrącali się w grę aktorską. Mówili im, co mają nosić. Do tej pory zawsze decydował o tym Stan. I nagle ma do czynienia z ludźmi, którzy nie tylko nie rozumieją ich postaci i lekceważą ich sugestie, ale też im rozkazują. Stan nigdy tego nie wybaczył. Legitymacja aktorska Stana z tego okresu nie wygląda na szczęśliwego. Filmy, które kręcił z Babe'em dla MGM, były kiepskie. Zwłaszcza same kłopoty. Do 1944 nakręcili 8 filmów dla MGM i Foxa. Potem ich kontrakty wygasły. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Chyba już pójdziemy, co? Flip i Flap zaszyli się w prywatnym życiu. Stan znowu się rozwiódł. Zakochał się w urodzonej w Rosji śpiewaczce, Idzie Kitajewej. Poślubił ją w 1946. To jego ostatnie i najszczęśliwsze małżeństwo. Babe też był szczęśliwy z Lucille. Miał czas na hobby, zwłaszcza gotowanie. Był smakoszem, uwielbiał jeść i był bardzo wybredny. Wielki stek z cebulką, pieczony ziemniak, fasolka, buraczki na maśle i sałatka. Na deser zjadłbym dwie porcje szarlotki z serkiem śmietankowym. Oli lubił jeść, ale martwił się swoją tuszą. Złościł się, że jest gruby. Niewielu ludzi o tym wie. Kiedy siedziałam przed lustrem albo przy toaletce, podchodził i mówił: spójrz na mnie. Jak możesz kochać takiego grubasa? Nigdy nikomu o tym nie mówiłam. To takie prywatne tajemnice męża i żony. Things that do happen between a man and a wife.
Babe wiedział jednak, że jego otyłość pomogła w sukcesie Flipa i Flapa. On i Stan chcieli wrócić do show biznesu. Ale nowych ofert brakowało. Obaj byli bezrobotni. Znowu w rynsztoku. Co się dzieje? Nie jesteśmy gorsi od innych, ale się nie rozwijamy. Teatr zamiast kina. Lepsze to niż nic. Laurel i Hardy potrzebowali pieniędzy. W 1947 wyjechali do Anglii. W Europie wciąż byli gwiazdami. Fani nie wiedzieli o ich kłopotach w Ameryce. Co pan zamierza? Jeszcze nie wiem. A pan? Nic nie poradzę, że on jeszcze nie wie. Trasę zaczęli w Londynie. Fani chcieli oglądać swoich idoli. Na scenie robili to, co w filmach. Klasyczna slapstickowa komedia. Flip i Flap na żywo. To był wielki sukces. Na spektakle przychodziły tłumy. Grali dwa razy w tygodniu, czasem trzy w całym kraju. Alverstone, rodzinne miasto Stana. Wykorzystali pobyt w Anglii, by je odwiedzić. Było mnóstwo ludzi. Spytałam, co się dzieje. Przyjeżdżają Flip i Flap. Patrzyłam, jak jadą kabrioletem z żonami. Potem wyszli na balkon Coronation Hall. Pomnik upamiętnia najsłynniejszego syna miasta i jego partnera. Dla nas? Tak. Z powodu sukcesu trasa została przedłużona. Szwecja, Dania, Belgia i Francja. Nieznane wcześniej zdjęcia z Paryża. Powitano ich entuzjastycznie. Doskonale zgrani, łatwo wchodzili w swe komediowe role. Dziękuję, madame, monsieur, mademoiselle. A pan? Uwaga, Stanley Parle. Coś miłego. Niestety nie mówię po francusku. Ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu być. Trasa była tak udana, że przedłużano ją kilka razy. Zamiast po 6 tygodniach, Flip i Flap wrócili do Stanów po 11 miesiącach. W latach 50., po 5 latach nieobecności w kinie, dostali kolejną filmową ofertę. Ale mieli kręcić w Europie. Była to francusko-włoska koprodukcja Flip i Flap na bezludnej wyspie. Stan przyjechał do Paryża przed Olim. Chciał przejrzeć scenariusz. Okazało się, że słusznie. Babe dotarł w czerwcu 1950. Jakiś czas się nie widzieli. Przez lata stali się bliskimi przyjaciółmi, zwłaszcza w trakcie tras koncertowych. Byli dla siebie jak bracia. A nawet bardziej. Poza tym szanowali się nawzajem. Kochali się i nigdy się nie kłócili. W Hollywoodzie nie było lepszego romansu niż związek Stana i Babe'a. And babe. Nie było i nigdy nie będzie. Romans opierał się nie tylko na poszanowaniu. Kochali się. To była prawdziwa męska przyjaźń. I tylko przyjaźń. Wbrew pojawiającym się czasem plotkom. Pokój z dwoma łóżkami. Dlaczego? Jedno dla mnie. Nie będę spał z małpą.
Jakoś wytrzyma. Plotki brały się z tego, że byli sobie bardzo bliscy, ale niewielu w nie wierzyło. A to dlatego, że Laurel i Hardy zawsze mieli żony. Spotykali się z kobietami, byli w związkach. We Francji mieli większe zmartwienia niż plotki. Kiedy zaczęli zdjęcia w Marsylii, pojawił się inny problem. Aktorzy mówili różnymi językami, po francusku i włosku. Na szczęście była tam sekretarka planu, Sylvette Baudreau. We Francji było tylko 5 sekretarek planu ze znajomością angielskiego. Ja mówiłam też trochę po włosku. Sylvette została nieformalną tłumaczką, głównie dla Laurela i Hardiego. Zdjęcia kręcono na lazurowym wybrzeżu, a lato 1950 było bardzo gorące. Ekipa cierpiała. Babe miał kłopoty z sercem. Stan także czuł się źle. Zachorował, schudł, ale wciąż kręcił. Hardy wydobrzał, ale stan ledwo się trzymał. Trzeba było przerwać zdjęcia. Trafił do szpitala. Przeszedł operację prostaty. Schudł 27 kilo. Zdjęcia wznowiono dopiero w grudniu 1950 w Paryżu. Stan powoli wracał do zdrowia. Po dniu na planie cieszył się atrakcjami Paryża. Lubił spotykać się z młodym mimem, Marcelem Marceau. Był nim zachwycony. Dostrzegł jego potencjał. Kiedyś nas odwiedził. Mieliśmy szampana. Całą skrzynkę. Ale Stan powiedział, że nie może pić szampana. Pił tylko wodę mineralną. Marcel Marceau wydał sporo pieniędzy, ale Stan nie chciał pić alkoholu tak krótko po operacji. Pomagał Marceau najpierw odnieść sukces w kraju, potem na całym świecie. Kręcenie filmu wciąż było koszmarem, nie tylko dla Stana. Skończyli w kwietniu 1951. Zdjęcia miały trwać 12 tygodni. Ostatecznie trwały 12 miesięcy. Flip i Flap na bezludnej wyspie to ich ostatni film. Odniósł spory sukces. To nie była zła komedia. W 1952 i 53 znowu wybrali się w trasę po Anglii. To wtedy nakręcono te nieznane wcześniej ujęcia. Na początku 1954 Oli przeszedł zawał. Spektakle trzeba było odwołać. Flip i Flap zamknęli swoje teatralne kufry na zawsze. Wrócili do Stanów na pokładzie MS Manchuria. Where you going? Dokąd to? Wracam do Ameryki. Hey, Oli. Flap? Oli. Nie weźmiesz mnie ze sobą? Ameryka oszalała na punkcie telewizji. Flip i Flap pojawili się kilka razy, chociażby w programie This Is Your Life. Zaproponowano im telewizyjną komedię w kolorze. Ale 25 kwietnia 1954 Stan doznał wylewu. 10 dni przed początkiem zdjęć. Projekt zawieszono. Miał sparaliżowaną nogę, ledwie chodził. Rehabilitacja zajęła ponad rok. Babe też zdał się na lekarzy. Zalecili mu dietę, schudł 68 kilo.
tyle, ile ważył Stan. Oto ich ostatnie zdjęcia razem. Ostatnia oficjalna fotografia. Wkrótce potem Oliver Hardy przeszedł rozległy wylew. Był prawie całkowicie sparaliżowany. Nie mógł jeść ani mówić. Stan go odwiedzał. Babe czasem go rozpoznawał, czasem nie. Często tracił przytomność. Oliver przeszedł jeszcze dwa wylewy. 7 sierpnia 1957 jego serce przestało bić. Nekrologii drukowano na całym świecie. Stan był wstrząśnięty. Wiedział, że przyjaciel jest chory, ale boleśnie przeżył jego śmierć. Lekarze zakazali mu udziału w pogrzebie. Oliver Norvel Hardy został pochowany na cmentarzu Valhalla Memorial w Los Angeles. Na nagrobku napisano: Oliver Hardy, geniusz komedii. Jego talent dawał radość całemu światu. Stan Laurel na zawsze wycofał się z show biznesu. Bez przyjaciela i partnera nie chciał występować. Hey Stan! Look! I'm over here! Tutaj jestem. Well, here's another nice mess. Znowu mnie w coś wpakowałeś. Ollie, is that really you? To ty? Of course it's me. Pewnie. Gee, I'm glad to see you. Cieszę się, że cię widzę. Stan mieszkał w Oceana Apartment Hotel w Santa Monica z żoną Idą. Nie dostał ani centa za filmy z Flipem i Flapem, które odniosły wielki sukces w telewizji. Ale wbrew plotkom nie miał kłopotów finansowych. Co zrobisz ze swoim tysiącem? Kupię sobie lody za $1,000. Stan całymi dniami odpowiadał na listy od fanów z całego świata. Telewizja dała Flipowi i Flapowi wielu nowych wielbicieli. Stan poświęcał im swój czas, pozując do zdjęć i filmów. Niepublikowane wcześniej ujęcia z jego 74. urodzin. Odwiedzało go wiele sław. Jedni prosili o radę, inni po prostu chcieli się z nim spotkać. Był zaskoczony, że chce go poznać Alec Guinness, brytyjska gwiazda. Nie uważał się za równego takim ludziom jak Peter Ustinov lub Jerry Lewis. Był zdumiony, że chcą się z nim widywać. W 1961 Stana spotkał spóźniony zaszczyt. Dostał Oscara za całokształt twórczości. Uznał to za nagrodę dla Flipa i Flapa. Chętnie podzieliłby się nią z Babe'em. W 1964 fani i przyjaciele Stana założyli Synów Pustyni. Nazwa klubu pochodzi od filmu z Flipem i Flapem. Na świecie jest obecnie ponad 200 oddziałów klubu z kilkoma tysiącami członków. Jak ten w Holandii, gdzie organizowane są zloty na cześć dwóch komików. Są tacy zabawni i zawsze sobie radzą. Żyjmy tak jak Flip i Flap, a będzie dobrze. Na zlocie w Holandii spotkaliśmy prawnuczkę Stana, Cassidy Cook. To niezwykłe, że ludzie wciąż doceniają te filmy, że ich bawią. Są ponadczasowe. Cieszę się, że to część historii mojej rodziny. Ostatnie zdjęcia Stana, autorstwa jego znajomych. Film odkryto niedawno. Lois, córka Stana, widzi go pierwszy raz. Stan po raz ostatni wciela się w swoją filmową postać przed kamerą. Znajoma poza. Tak właśnie wyglądał poza planem.
Wkrótce po zrobieniu tych zdjęć Stan podupadł na zdrowiu. W lutym się przeziębił. Myśleliśmy, że ma grypę. To potoczyło się bardzo szybko. U schyłku życia przykutym do łóżka Stanem opiekowała się Ida oraz pielęgniarka. Przed zastrzykiem powiedział pielęgniarce, że wolałby być na nartach. Spytała, jeździ pan? Na co on? Nie, ale wolałbym narty od zastrzyku. Kilka dni później, 23 lutego 65, Stan Laurel umarł na zawał. Żył dla komedii. Wierzył w moc śmiechu. Osobowość introspektywna. We wszystkim dostrzegał humor. Brakuje mi go. Tego, czego się nauczyłem. Wolałbym, żeby był z nami dłużej. Tacy jak on powinni żyć wiecznie. Ktoś powinien się tym zająć. Stana Laurela pochowano na cmentarzu Forest Lawn Memorial w Hollywoodzie. Niepublikowane dotąd zdjęcia. Bliscy, wiele gwiazd. Przyjaciele i znajomi. Stan powiedział kiedyś, jeśli ktoś będzie płakał na moim pogrzebie, nigdy się do niego nie odezwę. Grób Stana Laurela. Na nagrobku napisano Stan Laurel, mistrz komedii. Jego geniusz i humor niosły radość światu, który ukochał. I tak już zostanie. Bo Flip i Flap na zawsze pozostaną w sercach swoich fanów. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Piotr Borowiec.